Dzień dobry Państwu. Dzisiaj szósty powód z 40, dla których nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Ten szósty powód brzmi: Jezus jest tym jestem z drugiej Mojżeszowej 3:14. Jest to bardzo ważny punkt, który uniemożliwia mi bycie świadkiem Jehowy, ponieważ świadkowie Jehowy odrzucają to, że Jezus Chrystus jest Jahwech, ku chwale Boga Ojca. Jest to całkowicie bariera nie do przebycia. I co jest napisane w 2 Mojżeszowej 3:14? Przytaczam. A Bóg rzekł do Mojżesza: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz do synów izraelskich: Jahwech posłał mnie do was. Czyli jest wyraźnie powiedziane, że Pan Jezus Chrystus jest tym jestem z 2 Mojżeszowej 3:14, co widzimy w Ewangelii Jana, 8 rozdział, 58 wiersz. I tutaj przeczytam to miejsce. Rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Widzimy wyraźnie. Pan Jezus Chrystus jest tym jestem, jam jest, jestem z 2 Mojżeszowej 3:14. Ma to bardzo ważne znaczenie, bardzo duże znaczenie, ponieważ dzięki temu możemy mieć pewność, że Jezus Chrystus ma moc, aby zbawić, bo to jest ten sam Bóg, który był jeszcze przed Abrahamem. To jest ten sam Bóg, który był z Mojżeszem. To jest ten sam Bóg, który objawił się w ciele osobie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem znanym nam z Nowego Testamentu i ze Starego Testamentu. Słowo Boże nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. To jest właśnie powód, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy, gdyż świadkowie Jehowy odrzucają to świadectwo Pisma Świętego. Jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest tym jestem i to nie może być rzeczą, którą moglibyśmy dyskutować. Jest to też istotne z punktu widzenia pewności zbawienia. Jeśli Pan Jezus jest tym jestem, to ja mogę mieć pewność, że Pan Jezus jest w stanie i chętnie zbawi mnie raz na zawsze, że zbawienie jest nieutracalne, że nie ma żadnej możliwości, aby Pan Jezus Chrystus mógł zawieść. Gdy On mówi: kto do mnie przyjdzie, tego nie wyrzucę precz, to wiem, że mówi to, co jest prawdą i że On wie, co mówi, że to nie są jakieś puste słowa. Jeśli Pan Jezus mówi, że albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to jest to dla mnie od razu pewność, że Pan Jezus jako ten, który jest zawsze ten sam i na wieki, że On wie doskonale, co mówi i że to jest prawda, bo można Mu zaufać, skoro On jest tym samym Bogiem, który był przed Abrahamem, On jest tym samym Bogiem, który jest tutaj w 2 Mojżeszowej 3:14 wymienione i On jest tym samym Bogiem, który gdziekolwiek na kartach Biblii występuje jako Jahwech. Rzymian 10:9 mówi wyraźnie: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Tak samo uczy Hebrajczyków 1 rozdział 10 wiersz, gdzie ojciec modli się do syna, mówiąc: Ty, Jahwech, na początku ugruntowałeś ziemię. I to jest bardzo ważne, to jest istotne, żeby nie zapominać o tym. Ja teraz jeszcze znajdę to Hebrajczyków 1 rozdział 10 wiersz, bo chcę się upewnić, czy dobrze z pamięci zacytowałem. Jest to bardzo istotne, że Jezus jest ten sam wczoraj i dziś i na wieki. On się nie zmienia. On z łaski Bożej skosztował śmierci za każdego. Nie ma żadnego możliwego zachwiania. O, jest tutaj: Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich.
Gdy w piśmie czytamy pierwsze słowa Biblii, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, to wiemy, że te słowa są o Panu Jezusie. To Pan Jezus jest tym Bogiem. Na początku stworzył Jezus niebo i ziemię. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Na początku stworzył Jezus niebo i ziemię. I jest to kluczowa prawda, dzięki której możemy mieć niezachwianą ufność i niezachwianą pewność. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, proszę piszcie na adres Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz też do mnie napisać z SMS-a na adres telefoniczny, na numer telefoniczny 739-089-088. Oraz, jeśli sobie życzysz, mogę Ci sprezentować, jeśli jeszcze będą, Nowy Testament, który jeszcze w kilku egzemplarzach mam, chętnie się podzielę, nieodpłatnie, tylko muszę dostać informację, na jaki adres wysłać tą książkę. I bardzo serdecznie pozdrawiam, z Bogiem. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj mam zamiar przedstawić Państwu siódmy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Siódmy z 40 powodów. Ten siódmy powód brzmi: Jezus jest pierwszym i ostatnim, czyli coś, co jest podważane przez świadków Jehowy i im podobne grupy. Dlaczego uważam, że Jezus jest pierwszym i ostatnim i jakie to ma dla mnie znaczenie? Znajdujemy informacje o tym, kto jest pierwszym i ostatnim w Izajasza 44, werset 6. 44 rozdział Księgi Izajasza, werset 6. Brzmi on tak. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel. Pan zastępów, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Tak właśnie mówi Słowo Boże, że Jahwech, Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel jest pierwszym i jest ostatnim. I o tym, że to jest Pan Jezus Chrystus, dowiadujemy się z Objawienia 22:13. 22:13 Księga Objawienia Jezusa Chrystusa. Objawienie 22:13 zawiera w sobie wyraźne świadectwo Słowa Bożego, które brzmi: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. I kto to mówi? To mówi ten, który przyjdzie wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, bo tak mówi 12 werset poprzedzający to oświadczenie. I to jest wyraźnie Pan Jezus Chrystus. I to, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, jest gwarancją zbawienia, bo On już przed założeniem świata wiedział, brał udział w przygotowaniu planu zbawienia. Już wtedy było przewidziane, że baranek zostanie złożony na doskonałą ofiarę za moje grzechy. Dlatego jest to dla mnie istotne, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy, ale też jest ostatni. I On jako ostatni będzie pilnował aż do końca mojego bezpieczeństwa. Dlatego ono jest oparte na Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni. I jest gwarantem zbawienia również dla Ciebie, bo Ty jako grzesznik, jako ten, który zgrzeszyłeś, podobnie jak ja, każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas zasługuje na wieczne potępienie w jeziorze ognia. Natomiast to, że zasługujesz na wieczne płomienie w jeziorze ognia, na karę wiecznego piekła, nie oznacza, że musi się tam znaleźć Twoja osoba, bo ja też zasłużyłem tak samo. I Pan Jezus Chrystus obiecał mi niebo, dlatego że
Jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, a ja uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa w 1990 roku w czerwcu, to jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ten jest zbawiony, uratowany od należnej mu kary piekła wiecznego i wtedy staje się częścią Królestwa Bożego, staje się częścią nieba. Moja ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekuję, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni moje znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I to samo może być Twoim udziałem. Pan Jezus jest pierwszy i ostatni. On jest Jahwech. On jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Zbawiciela. I właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni, możesz Mu zaufać. On w całości jest w stanie dopilnować Twojego zbawienia. On nie tylko umarł na krzyżu za Ciebie, nie tylko zmartwychwstał. On również jako pierwszy brał udział w naradzie Bożej. Kto nam pójdzie, oto jestem, poślij mnie. Mamy to wyraźnie zapisane w Izajasza 6 rozdział, że wtedy Jezus Chrystus zaplanował, że przyjdzie na ziemię złożyć ofiarę za Twoje grzechy. W tych 3 godzinach ciemności na krzyżu były włożone Twoje grzechy na Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo, że aż jest powiedziane, że On stał się grzechem za Ciebie. On się stał grzechem za mnie. On się stał grzechem za każdego, który zboczył na własną drogę, czyli za każdego, który choć raz zgrzeszył. I ta doskonała ofiara Chrystusa, ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do zbawienia każdego. Do zbawienia każdego, nie tylko 144 tysięcy, jak uczy Towarzystwo Strażnica. To zbawienie jest nielimitowane, nieograniczone. Wszelkie próby ograniczenia doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa to jest mylne wyobrażenie, ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. To jest Jego przeznaczenie dla każdego człowieka. Więc to, że Ty sam siebie przeznaczyłeś na zagładę przez to, że zgrzeszyłeś, to jest jedno przeznaczenie, ale to przeznaczenie możesz zmienić na Boże przeznaczenie, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to przeznaczenie stanie się Twoim udziałem. Staniesz się częścią Królestwa Bożego. Staniesz się obywatelem nieba. Staniesz się mieszkańcem nowego niebiańskiego Jeruzalem. Będziesz miał chwałę Bożą przypisaną na zasadzie podwójnego przypisania, bo Panu Jezusowi Chrystusowi przypisano Twój grzech, a w zamian za to jest możliwe, że Tobie, jeśli będziesz pokutował, jeśli porzucisz swój grzech, jeśli zwrócisz się do Pana Jezusa, powiesz Mu: Panie Jezu, ratuj, Boże, zgrzeszyłem, bądź miłości w mnie grzesznemu, to wtedy jest możliwe, że to stanie się Twoim udziałem. Na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa możesz być raz na zawsze nieutracalnie zbawiony, bo Pan Jezus Chrystus w całości wszystko wykonał, w całości wszystko zapłacił za Ciebie. Więc to, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, według Słowa Bożego, uniemożliwia mi bycie świadkiem Jehowy. Nigdy nie byłem świadkiem Jehowy właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni. Tak Słowo Boże mówi. Nie jestem świadkiem Jehowy i nie będę świadkiem Jehowy, bo jest to niemożliwe, żeby pogodzić z nauką strażnicy Słowo Boże, które wyraźnie zaświadcza, że Pan Jezus Chrystus jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni i On gwarantuje moje zbawienie aż do końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zachęcam Was do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli macie życzenie, jakieś pytania, proszę pisać to w komentarzach pod filmikiem albo SMS-em na numer 739089088 lub tradycyjną pocztą na adres Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem.
Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj ósmy odcinek z serii 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Dzisiaj powód ósmy. I ten powód ósmy brzmi: Syn Boży jest wieczny. Nie mogę być świadkiem Jehowy, dlatego że Biblia uczy mnie, że Syn Boży, Pan Jezus Chrystus, jest wieczny. On od zawsze był, a nie jest tak, jak uczą świadkowie Jehowy, że kiedyś tam sobie powstał. Jest to oczywisty fakt, który chciałbym wykazać na podstawie Izajasza 9, rozdział 6, wiersz oraz Michała 5:1 albo Michała 5:2, w zależności od numeracji Biblii, którą stosuje dany przekład. I dzisiaj wyjątkowo posłużę się tłumaczeniami świadków Jehowy, czyli Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. W żadnym wypadku nie polecam tego przekładu. I tutaj, jak widać, to jest mój egzemplarz. Zęby zjadłem na tym przekładzie. On jest podkreślany, mocno zużyty, dlatego że analizując jakąkolwiek fałszywą naukę, czy też naukę, która nas w jakiś sposób zainteresowała, należy wziąć pod uwagę źródło, jakim jest Słowo Boże, Biblia, ale też materiały danej grupy. I dlatego, jeżeli świadkowie Jehowy któregoś dnia próbowali mnie przekonać do swojej religii, to zaopatrzyłem się w ich literaturę, w ich przekłady, które mi udostępnili. Dopiero kiedy zdecydowałem, że to nie jest to, wszystko schowałem w takim gorącym piecu i wyleciało to z dymem. Natomiast wcześniej było to przeze mnie dokładnie przestudiowane. Jedynie tam zostawiłem sobie ten przekład pism chrześcijańskich, pism greckich w przekładzie Nowego Świata i Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata, żeby mieć punkt odniesienia właśnie do takich nagrań jak to dzisiejsze. I pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to przeanalizowałem ich, na przykład prowadzenie rozmów na podstawie pism. To jest taka wewnętrzna broszura, książeczka, która tam ma bardzo dużo stron i jest tam każdy punkt, na który najczęściej zahaczają ludzie. I jest powiedziane, jak świadek Jehowy, prawidłowo przeszkolony, powinien na to odpowiedzieć. Wziąłem sobie każdy werset, który oni tam podają w tych chrześcijańskich pismach greckich i sprawdziłem w ich przekładzie, sprawdziłem cały rozdział. Zasada jest taka: nigdy nie bazujemy na wyrwanym z kontekstu wersecie. Jedynie czytamy cały rozdział, a najlepiej rozdział jeszcze przed i rozdział po. Czytamy to kilka razy i najlepiej w kilku przekładach. I dopiero wtedy możemy powiedzieć, co ten jeden werset mówi tak naprawdę. Czyli posługujemy się tym jednym wersetem dopiero, gdy przeczytamy dokładnie okolice tego wersetu, okolice tego wiersza, okolice tego fragmentu. Ja tak robiłem, więc zawsze sprawdzałem dokładnie każdy werset, na który się powoływali w tym poradniku prowadzenie rozmów na podstawie pism i wiedziałem, gdzie jest oszustwo. Dokładnie tak samo należy robić z pismami każdej niebezpiecznej grupy religijnej. Na przykład, gdy analizowałem pisma rzymskich katolików, to wziąłem katechizm Kościoła katolickiego, wziąłem Brewarium Fidei, wziąłem sobie kodeks prawa kanonicznego. Tam są odnośniki Biblii, na które się powołują. Dokładnie tak samo analizowałem każdy punkt, który mnie interesował i na tej podstawie wiedziałem, że jest to fałszywa, zwodnicza, diabelska nauka pochodząca prosto z czeluści piekła, udająca chrześcijaństwo. Dokładnie to samo zrobiłem z pismami Adwentystów Dnia Siódmego. Dokładnie przeanalizowałem wszystkie książki, które mi dostarczono, te odnośniki, na które się powoływano i wziąłem udział w ich kursie biblijnym i też wszystkie odnośniki, które tam podawano, analizowałem. I ten kult tak samo oszukuje. To są trzy siostry, które razem uważają, że na zbawienie trzeba sobie zapracować.
że zbawienie można stracić, że zbawienie jest co prawda z łaski, ale równocześnie jest do tej łaski dołożony zestaw różnego rodzaju wymagań, które powodują, że jeśli ich nie utrzymasz, to zdaniem tych fałszywych religii stracisz zbawienie. Rzymskokatolicy każą ci brać udział w sakramentach, świadkowie Jehowy każą ci przestrzegać ich różnych reguł, adwentyści każą ci czcić dzień sobotni, nie jeść mięsa i innych bzdur uczą. Katolicy uczą pomniejszającej Pana Jezusa fałszywej nauki o Marii. Świadkowie Jehowy i adwentyści Dnia Siódmego razem twierdzą, że Jezus jest aniołkiem, takim Michałem aniołkiem. I nieważne, jakie tytuły temu aniołkowi dodają, jest to kłamstwo, bo list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, że niech Panu Jezusowi złożą pokłon wszyscy aniołowie Boży. Więc jeśli Pan Jezus byłby aniołem, to ten werset byłby nieprawdziwy. A Słowo Boże nigdy się nie myli. Mylą się i adwentyści, i świadkowie Jehowy. A więc pamiętajcie, zawsze sprawdzajcie wszystkie okolice danego fragmentu. Najlepiej w kilku przekładach, kilka razy. Najlepiej, jeżeli macie do analizy naukę świadków Jehowy, to sprawdzajcie w przekładach z Towarzystwa Biblijnego i też Uwspółcześniona Biblia Gdańska i Stara Biblia Gdańska. To są najlepsze źródła. I tak samo każdą naukę, którą głoszą adwentyści Dnia Siódmego, oczywiście wyjść trzeba z ich przekładu adwentystów Dnia Siódmego, który ostatnio wydany został jako przekład ekumeniczny. Tam jest podpisany przedstawiciel Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i kościołów współpracujących z adwentystami Dnia Siódmego, czyli w skrócie można powiedzieć wszeteczne chrześcijaństwo wydało ten przekład, ale potem możecie wziąć inne przekłady, bo Słowo Boże jest jak miecz obosieczny i nawet jeśli ono jest często sfałszowane, to bardzo często, jeśli ten fałsz udaje jeszcze Biblię, to z tego, co udaje Biblię, jeszcze da się wyciągnąć wiele rzeczy udowadniających, że ta nauka jest fałszywa i dlatego dzisiaj będziemy te dwa fragmenty czytać z tego zwodniczego przekładu, ale zobaczycie, że nawet ten zwodniczy przekład przerobiony pod potrzeby świadków Jehowy całkowicie demaskuje ich naukę i pokazuje, że ósmy powód jest jak najbardziej aktualny. Z obrzydzeniem, bo jest to sfałszowany przekład, użyję dzisiaj tego przekładu. Bardzo proszę mi to wybaczyć. Sprawdzajcie w bardziej neutralnych przekładach, które nie są przekładami, które są przekładami wyznaniowymi, tylko przekładami sprawionymi przez specjalistyczne komisje, które są najczęściej pod różnego rodzaju inicjatywami, które są związane z towarzystwami biblijnymi neutralnymi. I teraz pierwszy fragment, czyli Izajasza. Izajasza, 9 rozdział, 6 wiersz. I tutaj mamy w przekładzie Nowego Świata. Mam nadzieję, że będzie widać. Chyba nie widać. Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany, a na jego barkach spocznie władza książęca i będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju. Jest to fragment zapowiadający przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Jest tu wyraźnie powiedziane, że jest to Książę Pokoju, że jest to wiekuisty Ojciec, że jest to potężny Bóg, że jest to doradca cudowny. I słowo wiekuisty wskazuje jednoznacznie, że Jezus jest wiekuisty, czyli od zawsze istniał. To nie jest tak, że gdzieś tam w czasie sobie powstał, że został zrodzony albo stworzony w czasie. Nie. Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym od zawsze. Od zawsze był Synem Bożym, bo jest nawet powiedziane,
że gdy zamordowano proroków, to Bóg powiedział, że uszanują syna mego i posłał syna. On już wtedy nazywał się synem, nie był żadnym tam aniołkiem, nie był żadnym tego typu tworem, jak wymyślają adwentyści i świadkowie Jehowy i inne niebezpieczne grupy religijne. I teraz drugi fragment, to jest z Micheasza, 5 rozdział, 1 wiersz, w niektórych przekładach takich jak Biblia Gdańska, ale też właśnie ten przekład Nowego Świata, to jest 5:2. A ty, Betlejem Efrata, zbyt małe, by się znaleźć między tysiącami Judy, z ciebie mi wyjdzie ten, który ma zostać władcą w Izraelu. Pochodzenie jego od czasów zamierzchłych, od dni czasu niezmierzonego. Widać jednoznacznie, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Nie jest tak, że w jakimś momencie czasu został stworzony. Nie jest tak, że się pojawił. On jest od zawsze. Jest to od czasu niezmierzonego. Jest to całkowicie niezmierzone według tego fałszywego nawet przekładu. Nawet nie udało im się tego sfałszować. Użyłem dzisiaj, tak jak mówiłem, tego przekładu. Ostrzeżenie, jest to przekręcony i sfałszowany tekst. Pismo Święte w przekładzie Nowego Świata. To jest dokładnie tego użyłem. I mimo tego, że ci oszuści chcieli to schować, to i tak widać, że im się nie udało. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. To jest bardzo ważne, dlatego że nasze zbawienie jest oparte na dwóch faktach. Po pierwsze, doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa, a więc doskonałość tego, że ta ofiara była raz na zawsze za wszystkich, którzy po prostu uwierzyli w Pana Jezusa, jest ona skuteczna. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich, bez wyjątku i bez różnicy, ale każdy, kto w pokucie przyjdzie do Pana Jezusa Chrystusa, jest w stanie skorzystać z tej ofiary. I tutaj doskonałość ofiary Chrystusa jest atakowana przez te trzy grupy, o których dzisiaj niechcący wspomniałem, czyli przez świadków Jehowy, adwentystów i katolików. Oni odrzucają doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa, uważają, że ta ofiara mogłaby się równie dobrze nie odbyć, bo każdy, kto uważa, że zbawienie można stracić, tak naprawdę jest pod przekleństwem Pisma, które mówi, że choćby anioł z nieba głosił wam inną Ewangelię niż ta, którą ja głoszę, niech będzie przeklęty, tak powiedział apostoł Paweł. Więc bezpośrednio taka osoba jest pod przekleństwem Boga. Niestety te osoby są w bardzo złym stanie duchowym, moralnym i nie potrafią tego zauważyć. I to jest bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest doskonała, powtarzalna, nic nie można do niej dodać. Skoro Pan Jezus Chrystus raz na zawsze umarł na krzyżu Golgoty, to zbawienie jest nieutracalne, dlatego że On raz na zawsze złożył doskonałą ofiarę za wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Więc nie da się tego jakoś uzupełnić. Jak próbujesz to uzupełnić sakramentami, tak jak w religii rzymskiej, jesteś potępiony. Jeśli próbujesz to uzupełnić godzinami służby chodzenia od drzwi do drzwi, jak świadkowie Jehowy, jesteś potępiony. Gdy próbujesz to uzupełnić tym, że będziesz przestrzegał jakichś elementów wymyślonych przepisów, czy to nie jedzenie świnki, tak jak adwentyści, jesteś potępiony. Jest to generalnie całkowicie fałszywa nauka, jeżeli ktoś odrzuca doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I te wszystkie trzy grupy taki błąd robią. Drugim istotnym punktem, drugim bardzo ważnym punktem jest doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa. I właśnie to, że Pan Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym, który zawsze był Synem. Kto nie ma Syna, nie ma i Ojca. I nie ma zbawienia. Kto nie ma syna, nie ma życia.
Więc jeżeli ktoś podważa wieczne synostwo Pana Jezusa Chrystusa, ten się sam skazuje na potępienie. Ten sam się skazuje na zagładę, bo Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. To jest Bóg objawiony w ciele. To jest Syn Boży, który od zawsze jest Bogiem. Jahwech, jeżeli chcemy użyć tego imienia. Bo Jezus jest Jahwech, jak mówi Rzymian 10:9. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I niestety te trzy religie, czyli rzymski katolicyzm, Świadkowie Jehowy i Adwentyści, to są znowu siostry w tym pomniejszaniu Pana Jezusa Chrystusa. Adwentyści i Świadkowie Jehowy twierdzą, że Pan Jezus Chrystus jest aniołkiem, aniołkiem Michałem. To jest fałszerstwo. Jezus nie jest aniołkiem. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Nigdy nie możemy myśleć, że nie jest Synem Bożym. I niestety te dwie religie zaprzeczają temu. Z kolei doskonałość osoby Pana Jezusa Chrystusa jest dużo wyżej w katolicyzmie podtrzymana, co na całe szczęście się dzieje. Oni nie ograbiają Pana Jezusa Chrystusa z chwały wiecznego Syna Bożego. To trzeba im przyznać. I bardzo dobrze, że ten fałsz jeszcze nie został tam wprowadzony, pomniejszający osobę Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast zmniejszają Jego wpływ poprzez dodawanie różnych pośredników. Jest to system, który jest niewierny w tym. Czyli jeżeli by faktycznie sztywno się trzymał tych objawionych doktryn dotyczących Boga, to mógłby być to system, który nawet mógłby doprowadzać ludzi do zbawienia. Ale przez to, że różne dodatki, które dodają oni, czyli powtarzają nam msza, czyli twierdzenie, że to się powtarza ofiara krzyża, to jest po prostu bluźnierstwo. I generalnie, ponieważ odcinek jest o Świadkach Jehowy, to musimy wiedzieć, że w tej religii nie ma żadnych szans na zbawienie i dlatego nie mogę być Świadkiem Jehowy. Jest to powód ósmy, że ja uważam za Słowem Bożym, że Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Bożym. Przekonuje mnie o tym Słowo Boże w wielu miejscach. Dziś wzięliśmy pod uwagę Izajasza 9:6, Michałasza 5:1 lub 5:2 w zależności od numeracji. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Zapraszam do kontaktu. Niech Wam Bóg błogosławi. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj odcinek 9 z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem Świadkiem Jehowy. Dzisiejszy odcinek dotyczy osoby Pana Jezusa Chrystusa, który jest suwerennym Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, bo Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych osobach, jak nam objawia Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia. I w tym Słowie Bożym czytamy, że Bóg jest w trzech osobach. Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Te trzy osoby są równe co do chwały, co do mocy i co do wszelkich pozytywnych atrybutów. I tutaj możemy jednoznacznie powiedzieć, że Jezus Chrystus jako suwerenny Bóg jest doskonałym Bogiem, doskonałym Synem Bożym, odwiecznym Synem Bożym i On jest równy Ojcu, równy Duchowi Świętemu. Nie jest niższy, nie jest wyższy, jest równy. I teraz, jeżeli tak, to właśnie z tego powodu, że Jezus Chrystus jest równy Ojcu, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, to z tego powodu nie mogę być Świadkiem Jehowy. Nie jestem Świadkiem Jehowy z tego powodu. Dlatego, że Słowo Boże uczy mnie, że Jezus Chrystus, Syn Boży, sam na siebie
włożył ograniczenie. I suwerenny wybór był to jego jako Boga. On, będąc Bogiem, zdecydował się na to. Nie jest tak, jak świadkowie Jehowy uczą, czyli oni poniżają jedynego prawdziwego Boga i tutaj jest to niedopuszczalne. Z tego powodu nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. I tutaj przedstawię trzy takie miejsca ze Słowa Bożego, które nie są najmocniejszymi argumentami, ale które przyszły mi jako pierwsze na myśl. Pierwsze z nich to jest Łukasza 2,51. Drugie miejsce to jest 1 Koryntian 15,28. Trzecie miejsce to jest Filipian 2, od 7 do 8. Dlaczego jest to ważne, że Jezus Chrystus jest równy Bogu? Dlatego, że jest to podstawa ofiary na krzyżu Golgoty. Jeżeli Jezus Chrystus byłby niższy od Ojca, to wtedy mamy bardzo poważny problem, dlatego że Jego ofiara nie byłaby wystarczająca, żeby zgładzić grzechy wszystkich ludzi, bez różnicy i bez wyjątku. Wtedy zaczynamy popadać w błędy, jakie popadają świadkowie Jehowy, że ta ofiara wystarczy tylko za 144 tysiące wybrańców, albo podobne błędy, które są głoszone, że Jezus rzekomo umarł tylko za wybranych. To jest zawsze związane z herezją pomniejszania Pana Jezusa Chrystusa, atakowania doktryny, że Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach. Nawet jeżeli te kulty oficjalnie nie twierdzą tego, że Jezus jest mniejszy od Boga, twierdząc, że Jego ofiara jest niewystarczająca za wszystkich ludzi, twierdzą właśnie atakująco na temat ofiary krzyża. Niszczą, depczą Syna Bożego, który złożył ofiarę z samego siebie. I tutaj pierwsze miejsce to jest Łukasza 2,51. Użyję tego przekładu. To jest najlepszy polski przekład Nowego Testamentu w danym momencie. Jest to Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, wydany przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne. Ten przekład jest co prawda z XIX wieku. Jest to przekład, który pierwotnie nosił nazwę Biblia Warszawska i Nowy Testament Warszawski. Natomiast z biegiem czasu tą nazwę przejął nowy przekład z 1975 roku, wydany przez Towarzystwo Biblijne. Jest to inny przekład i to jest ten, z którego ja korzystam. Też był potem wznowiony przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny i nosił miano też tłumaczenia Goetzego, Bolesława Goetze, który dokonał unowocześnienia tego przekładu. Ten przekład też doczekał się 21-wiecznej wersji uwspółcześniającej, która została wydana, ale ja korzystam z tej oryginalnej, wydawanej przez Trinitarian Bible Society, czyli Trinitarne Towarzystwo Biblijne. I ten przekład też czasami nosi nazwę zrewidowanej Biblii Gdańskiej. I czytamy w Łukasza 2,51. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im poddany. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Widzimy tutaj sytuację, kiedy Pan Jezus Chrystus jako dwunastolatek zaczął rozmawiać z uczonymi w piśmie w synagodze. Pozaginał ich, mówiąc dzisiejszym słownictwem. Wykazał znaczną wyższość nad tym ich wyuczonym martwym systemem. I rodzice się niepokoili, gdzie on jest. Jak się niepokoili, gdzie on jest, to Pan Jezus w 49 rzekł i rzekł do nich, czemuście mnie szukali? Czyście nie wiedzieli, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Wykazał jednoznacznie, że on nie musi być im uległy.
Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I tu mamy 51 wiersz. I poszedł z nimi, i przyszedł do Nazaretu, i był im poddany. Sam suwerennie zdecydował. Sam zdecydował, że chce być im uległy i był uległy. Nie musiał, bo będąc doskonałym Bogiem, będąc odwiecznym Synem Bożym, będąc Synem równym Ojcu, nie musiał, ale chciał się poddać. I wiemy o tym na przykład z listu do Hebrajczyków, że jest powiedziane o Panu Jezusie, że chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jeśli on, będąc synem w chwale, będąc drugą osobą Bożą w Bogu, w Trójcy Jedynym, nigdy nikogo nie musiał słuchać, więc nie znał posłuszeństwa. Dopiero tu na ziemi nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Bóg sam z siebie nie zna posłuszeństwa. Gdyby tam przed wcieleniem był mniejszy od Ojca, to znałby już posłuszeństwo. Ale Hebrajczyków list objawia jednoznacznie, że przez to, co wycierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Dopiero tu na ziemi nauczył się Pan Jezus Chrystus posłuszeństwa, bo Bóg nie zna posłuszeństwa, bo nie jest nikomu posłuszny. Nie musi być. I teraz 1 Koryntian 15:28. A gdy mu wszystko poddane będzie, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Jednoznacznie widzimy, że tutaj Pan Jezus Chrystus w przyszłości, kiedy już wszystko Jemu będzie poddane, wszystko, każdy przed Nim zegnie swoje kolano, to On podda się. Tutaj jest wyraźnie powiedziane w 28 wersecie, że a gdy Mu wszystko poddane będzie, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który Mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Czyli jest tutaj jednoznacznie wskazane, że to jest suwerenny wybór Pana Jezusa Chrystusa, suwerenna decyzja. Co ciekawe, tu nie jest wyraźnie powiedziane, że poddany będzie Ojcu. Tu jest powiedziane, że poddany będzie temu, który mu poddał wszystko. Specjalnie jest to tak napisane przez Ducha Świętego, żeby ktoś nie wywyższał Ojca nad Synem. Gdyby Duch Święty chciał wskazać, że to będzie poddane Ojcu, to by tak napisał, ale wskazał, że Jezus Chrystus wyszedł od Boga i poddał się, uczynił się niższym od aniołów na krótką chwilę. Na krzyżu Golgoty przez 3 godziny ciemności na sobie miał grzech. Mój grzech i Twój grzech. I ten fakt spowodował, że nawet Biblia mówi, że On się stał grzechem za mnie, grzechem za Ciebie. I przez te 3 godziny ciemności Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę za wszystkie moje i Twoje grzechy. Ta ofiara starczy dla każdego. Czy z tego skorzystasz? To od Ciebie zależy. Jest to Twoja odpowiedzialność. Kolejne miejsce to jest Filipian 2, 2 rozdział od 7 do 8 wiersza. Ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom, i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus jest tutaj tym, który decyduje, podejmuje decyzję o tym, żeby się poniżyć. Nikt go do tego nie zmusza. Nikt nie ma władzy nad Panem Jezusem, żeby go
zmusić do uległości. On w każdym momencie mógłby przerwać to poddaństwo i wrócić do swojej roli, do swojej pozycji. I on tylko na chwilę z własnej woli suwerennej zdecydował się poniżyć po to, żeby złożyć doskonałą ofiarę krzyża, żeby doskonale odkupić i doskonale zbawić, doskonale uratować takiego podłego grzesznika, jakim ty jesteś. Jest to bardzo ważne, żeby to rozumieć, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, ale to nie mogła być krew niedoskonała. To była krew Syna Bożego. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wiersz wręcz mówią, że to była krew Boga. Możemy to miejsce przeczytać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 wiersz. Miejcie pieczę o siebie samych i o całą trzodę, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście pasli zbór Boga własną Jego krwią nabyty. Zbór Boga własną Jego krwią nabyty. Własną krwią Boga nabyty zbór. Czyli jednoznacznie widzimy, że chrześcijanie są nabyci przez krew Boga. To jest jednoznacznie pokazane w Słowie Bożym w wielu miejscach. Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Bóg istnieje odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec to nie jest Syn. Syn to nie jest Ojciec. Ojciec to nie jest Duch Święty. Duch Święty to nie jest Bóg Ojciec. Bóg Ojciec to nie jest Bóg Syn. I Bóg Syn to nie jest Bóg Ojciec. Bóg Syn to nie jest Bóg Duch Święty. Bóg Duch Święty to nie jest Bóg Duch Syn. Bóg Syn. I widzimy, że oni w trzech osobach są jednym, jedynym prawdziwym Bogiem. Jest jeden prawdziwy Bóg odwiecznie istniejący w trzech równych sobie osobach. I Izajasza czytamy w 6 rozdziale wewnętrzną rozmowę wewnątrz osób Bożych, między osobami Bożymi. Kto nam pójdzie? I Syn Boży odpowiedział: oto jestem, poślij mnie. To był wybór Jezusa Chrystusa. To była suwerenna decyzja. Tylko On sam mógł taką decyzję podjąć. Doskonałość ofiary Pana Jezusa Chrystusa jest też oparta właśnie na tym, że to tylko Bóg mógł złożyć tą ofiarę. Nie mógł tej ofiary złożyć ktoś inny, bo byłoby to zwyczajnie draństwem. Gdyż jeżeli ja zgrzeszyłem i Bóg mnie osądza, to jeżeli Bóg, tak jak jest nawet ludowe powiedzenie, że kowal ukradł, a cygana powiesili, to nie jest sprawiedliwość. Więc tutaj nie można w ten sposób podejrzewać Boga, że coś takiego zrobił, że rzekomo, tak jak uczą właśnie różnego rodzaju kulty, złożył na ofiarę Michała anioła, zamiast sam ponieść tą konsekwencję. Po pierwsze, ta ofiara nie miałaby żadnej mocy, gdyby Michał anioł złożony został na ofiarę na krzyżu, jak uczą adwentyści Dnia Siódmego i Świadkowie Jehowy. Na ofiarę krzyża został złożony nie anioł, tylko Pan Jezus Chrystus, który sam z własnej suwerennej woli poniżył się i stał się podobny ludziom. I to tylko dlatego ma moc taką, że ta ofiara wystarczy dla każdego, że ofiarowanym był nikt inny, jak sam Bóg. To Bóg wziął na siebie karę. I dlatego jest to sprawiedliwe, że Bóg, który podjął decyzję o ukaraniu, bo grzech nie może zostać bez kary,
a chciał uwolnić grzesznika od odpowiedzialności, to na siebie wziął tą karę. To przypomina taką sytuację, gdy sędzia widzi skazanego, który zasłużył w pełni na karę, ale umiłował tego człowieka i postanowił, że sam tą karę, którą wpierw zasądził, poniesie. I to jest właśnie taka sytuacja, że to właśnie Bóg sam osobiście wziął na siebie Twoje grzechy. W osobie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, czyli Boga, jedynego prawdziwego Boga, tą ofiarę złożył za wszystkie Twoje grzechy i dlatego ta ofiara jest doskonała. Jeśli by to złożył tą ofiarę ktoś inny niż Bóg, to byłaby to czysta niesprawiedliwość, że za jednego ponosi karę ktoś inny, bo sędzia byłby wtedy niesprawiedliwy, gdyby tak zasądził. A tak łaskawie wziął karę na siebie. I w ten sposób ta doskonała ofiara doskonale wywyższa Boga. I nie można sobie z tego lekceważących tutaj robić różnego rodzaju uwag, dlatego że to jest bardzo poważna sprawa. Zbawienie jest nieutracalne, jest doskonałe, jest raz na zawsze. Kto jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Nie można stracić zbawienia, bo ono opiera się na dwóch filarach. Na tym, że doskonała jest ofiara, bo złożony został Pan Jezus Chrystus, który jest doskonały, doskonałą ofiarą, niepowtarzalną. A drugi filar to jest taki, że to jest osoba Pana Jezusa Chrystusa, jest doskonała, czyli oparte jest to na dwóch doskonałościach. Doskonałość ofiary i doskonałość tego, który był tą ofiarą. Więc widać jednoznacznie, że jeżeli w jakiś sposób ktoś próbuje pomniejszyć Pana Jezusa, atakuje bezpośrednio podstawę zbawienia i jest pod przekleństwem Bożym. Jeżeli myślisz, że zbawienie można stracić, to wyznajesz fałszywą Ewangelię. Paweł, apostoł, głosił zbawienie tylko z łaski, niezależnie od uczynków. I nie da się kupić zbawienia. Zbawienie jest tylko z łaski, całkowicie oparte na Bogu. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli macie pytania, zapraszam do kontaktu. Można pisać pod filmikiem, można wysłać SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088 lub można do mnie napisać tradycyjną pocztą Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31-63-500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Niech Wam Bóg błogosławi. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 10. powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest to powód dotyczący osoby Ducha Świętego. Jak wiemy, Duch Święty według Słowa Bożego jest jedynym prawdziwym Bogiem Jahwe. I ten doskonały, jedyny prawdziwy Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy osoby są sobie równe. I ten 10. powód zatytułowany jest: Duch Święty jest osobą boską. Właśnie z tego powodu nie mogę być świadkiem Jehowy, że Pismo Święte objawia, że Duch Święty jest osobą boską. Świadkowie Jehowy zaprzeczają temu faktowi.
i z tego powodu nie mogę być jednym z nich. I dzisiaj wybrałem trzy z bardzo wielu fragmentów, które jednoznacznie pokazują, że jest Duch Święty osobą boską. Pierwszym z tych fragmentów jest Ewangelia Jana 14:26. W ogóle dlaczego taki temat jest ważny? Dlaczego w ogóle go poruszamy? Dlatego, że jeśli Duch Święty jest Bogiem, a jest Bogiem, wtedy nasze modlitwy mają moc, bo to Duch Święty kieruje modlitwami do Boga. Bez Ducha Świętego żadna modlitwa do Boga nie dojdzie. To Duch Święty kieruje zgromadzeniami do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Jakiekolwiek ludzkie działania w tym zakresie są obcym ogniem i nie dochodzą do Boga, a jedynie wywołują u Boga niezadowolenie. Jedynie uwielbienie oparte na Duchu Świętym, na kierownictwie Ducha Świętego, a nie na kierownictwie człowieka, a nie na kierownictwo wyuczonych jakichś elementów liturgicznych. Tylko takie zgromadzenia, gdzie to Duch Święty kieruje uwielbieniem, a usta braci są jedynie ustami, których Duch Święty używa. Tylko takie uwielbienie ma jakąkolwiek wartość. Oczywiście takim uwielbieniem może kierować tylko Bóg, czyli Duch Święty musi być Bogiem i jest Bogiem. Bez boskości Ducha Świętego nie ma modlitw, nie ma uwielbienia, nie ma żadnych szans na to, żeby podobać się Bogu. Duch Święty mieszka w wierzących, więc jeżeli Duch Święty jest Bogiem, to zamieszkanie czyni z wierzącego świątynię Bożą, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że świątynią Bożą jesteście do chrześcijan, tak mówi Słowo Boże. I jednoznacznie możemy wiedzieć, że każdy indywidualny wierzący jest świątynią Boga żywego. Każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa. Ale też Duch Święty mieszka w zgromadzeniu, bo jak wiemy ze Słowa Bożego są tutaj po stronie ludzkiej trzy podmioty. Mężczyźni, kobiety, a oddzielnie trzecim podmiotem jest zgromadzenie Boże. I tym podmiotem zgromadzenia Bożym są wszyscy prawdziwie wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, zgromadzeni w danym miejscu, albo jeśli patrzymy na to z perspektywy całego czasu, to są wszyscy wierzący wszystkich wieków. Albo, jeżeli patrzymy też globalnie, to są wszyscy prawdziwi wierzący teraz żyjący na ziemi. Więc generalnie zgromadzenie jako takie, gdy gromadzi się w jednym miejscu, musi być skierowane przez Ducha Świętego, który jest Bogiem. Jeśli nie jest kierowane przez Ducha Świętego, to wtedy mamy do czynienia z czymś, co Bóg nie uznaje i nie jest to coś, co jest zgodne ze Słowem Bożym. Natomiast jeżeli Duch Święty jest Bogiem, a uczymy się tego ze Słowa Bożego, to kierownictwo Ducha Świętego wyklucza kierownictwo ludzkie. Nie ma potrzeby wtedy żadnych przedstawicieli kleru, żeby podobać się Bogu. Wystarczy, że zgromadzi się dwóch lub trzech do imienia Pana Jezusa, a Pan Jezus zgodnie ze swoją obietnicą jest pośród nich. I Słowo Boże co prawda wymienia tą najmniejszą liczbę, ale tu chodzi generalnie o zgromadzenie zboru całego, wszystkich wierzących z danego miejsca. I tutaj każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa należy tylko i wyłącznie do Pana Jezusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Tak mówi Słowo Boże. I tego uczy nas boskość Ducha Świętego, że jeśli Duch Święty kieruje ustami wierzących, to wtedy zgodnie ze Słowem Bożym bracia modlą się, bracia podają pieśni, bracia przedstawiają fragmenty Słowa Bożego, ale to są słowa samego Ducha Świętego, który On wkłada w usta tych braci.
Jeżeli oni się nie poddają kierownictwu Ducha Świętego, to oczywiście wychodzą wtedy ludzkie, inny ogień, ludzkie działania, bezwartościowe z punktu widzenia Bożego odbioru. I tak to bazuje na tym, że Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jako jedyny prawdziwy Bóg nawet w nocy wywołuje pieśni pochwalne. I nie ma modlitwy bez boskości Ducha Świętego. I ten fragment Jana 14:26 brzmi następująco. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Mamy tu wyraźną obietnicę Pana Jezusa Chrystusa, że zostanie posłany Duch Święty, to było jeszcze przed posłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. To było jeszcze jak Pan Jezus Chrystus chodził po ziemi, dlatego jest tu użyty czas przyszły, ale z dzisiejszego punktu widzenia jest to czas przeszły. Już Duch Święty został zesłany na ziemię i już Duch Święty jest tym, który naucza wszystkiego przez Biblię między innymi. Ze Słowa Bożego, Biblii, to wszystko wiemy, co o Bogu wiedzieć można. I to Duch Święty, gdy czytamy Słowo Boże, oświetla nasze umysły, żeby to było rozumiane zgodnie ze Słowem Bożym, zgodnie z tym, co Bóg chciał, żebyśmy zrozumieli z Biblii. Bardzo istotne jest, żeby to rozumieć, żeby czytać zawsze Słowo Boże z modlitwą, żeby Bóg prowadził nas, żeby Pan Jezus Chrystus błogosławił nas. Oczywiście nigdzie w Nowym Testamencie nie ma modlitwy do Ducha Świętego, jedynie są modlitwy do Ojca albo do Jezusa. I to jest heretycka modlitwa, jeżeli modli się ktoś do Ducha Świętego, bo Słowo Boże tego nie zna i wywołuje tego typu modlitwa jedynie rozłamy. I tutaj nie o to chodzi, żeby po prostu modlić się do tej osoby bóstwa. Wynika to ze sprzeczności, która wtedy powstaje. Skoro autorem modlitw jest Duch Święty, no to nie będzie kierował modlitwy do samego siebie. Jeśli Duch Święty kieruje modlitwą, to On kieruje ją albo do Ojca, albo do Syna, bo to Duch Święty jest autorem prawdziwych modlitw. Tylko fałszywe modlitwy mogą się odbywać w kierunku Ducha Świętego. Ale tutaj widzimy jednoznacznie, że On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedziałem. Wszystko. Nie ma rzeczy, której Duch Święty by nie znał. To wskazuje na to, że Duch Święty naucza, czyli jest osobą, bo nauczać może tylko i wyłącznie ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto ma intelekt, ktoś, kto potrafi wypowiadać te myśli i kierować je. Ten, który jest zdolny to czynić. To nie jest moc, to nie jest siła, to nie jest tego typu oddziaływanie. To jest żywa osoba Boga, który uczy. I tak jest tu pokazane. Nazwany jest Pocieszycielem i jest to posłany przez Ojca po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został w niebo wzięty, gdy wstąpił do nieba. Drugi fragment, którym się dzisiaj zajmiemy, to są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 wiersz. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 i 4 wiersz. I powiedział Piotr Ananiaszu, czemu szatan napełnił serce twoje, abyś skłamał Duchowi Świętemu i ujął z pieniędzy za rolę? Czy pozostając przy tobie nie była twoją i po sprzedaniu nie było to w twojej mocy? Dlaczego rzecz tę przypuściłeś do serca swego? Skłamałeś nie ludziom, ale Bogu. Wyraźnie widać, że w tej wypowiedzi Piotra, w której apostoł Piotr mówi do Ananiasza te rzeczy. Kiedy Ananiasz okłamał w swoim sercu i okłamał ludzi, to jest powiedziane,
że on okłama Boga. I okłama Boga jest w czwartym wersecie, a w trzecim okłama Ducha Świętego. Jest jednoznacznie powiedziane, że Duch Święty jest Bogiem ponad wszelką wątpliwość. Skoro skłamanie Duchowi Świętemu równa się skłamaniu Bogu, według wypowiedzi apostoła Piotra, Piotr tu jednoznacznie to utożsamia. Uważa, że skłamanie Duchowi Świętemu jest skłamaniem Bogu. Więc jakakolwiek nauka, która zaprzecza temu, że Duch Święty jest Bogiem, jest sprzeczna z nauczaniem apostolskim. Mamy tutaj jednoznaczne świadectwo. Duch Święty jest Bogiem. Jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Jest tylko jeden Bóg. I ten Bóg odwiecznie istnieje w trzech osobach. Ducha Świętego, Syna Bożego i Ojca. Oni są równi co do chwały, co do wszelkich pozytywnych atrybutów. I teraz kolejne miejsce to jest Efezjan, 4 rozdział, 30 wiersz. A nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, którym zapieczętowani jesteście na dzień odkupienia. Tutaj jednoznacznie apostoł Paweł mówi do chrześcijan, że chrześcijanie przez Ducha Świętego są opieczętowani, zapieczętowani. I tu jest wyraźnie powiedziane, że Ducha Świętego nie należy zasmucać. Zasmucić można tylko i wyłącznie osobę, która ma uczucia. A więc nie możesz zasmucić nawet żywej istoty, która nie ma uczuć, takiej jak na przykład bakteria. A więc tutaj nie jest w stanie człowiek zasmucić Ducha Świętego, chyba tylko jeśli Duch Święty jest osobą. Mamy więc pokazane jednoznacznie w tych dwóch miejscach, czyli Ewangelii Jana i tutaj w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty jest osobą, a po drugie w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty jest Bogiem. I miejsce w Efezjan również pokazuje, że Duch Święty jest osobą. A więc jest to osoba, która jest Bogiem. Nie możemy w żaden sposób zaakceptować nauki, która by temu zaprzeczała, jeśli chcemy iść do nieba, bo kto zaprzecza Słowu Bożemu, idzie do piekła, na wieczne potępienie, do jeziora ognia. Każdy, kto się znajdzie w tym jeziorze ognia, będzie na wieki wieków dręczony dniem i nocą w jeziorze ognia i siarki. Jest to śmierć. I nie chodzi tylko o tą śmierć, którą umrze nasze ciało, tylko chodzi o śmierć, która obejmie ciało, ducha i duszę, czyli jezioro ognia i siarki, piekło na zawsze. Jest to bardzo ważne, żeby rozumieć, że śmierć ciała nie narusza życia duszy i ducha. Dopiero kiedy następuje śmierć druga, to cały człowiek znajduje się w jeziorze ognia i siarki. Jezioro mówi o całkowitym zanurzeniu w tym ogniu i siarce. To tak zanurza jak wody jeziora. I dlatego nie jest to rzecz błaha. Dlatego nie wolno lekceważyć świadectwa Słowa Bożego, które mówi, że Duch Święty jest Bogiem. Jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Duch Święty jest Bogiem i Jezus Chrystus jest Bogiem. Ojciec Bóg jest Bogiem. Są trzy osoby Boże. Jeden Bóg w trzech równych osobach. I
Nie ma tutaj żadnych wątpliwości, że jeżeli ktoś twierdzi inaczej, nie można się z nim łączyć, dlatego że Słowo Boże powinno być jedynym wyznacznikiem wiary, jedynym wyznacznikiem naszego rozumienia, co o Bogu wiedzieć można. Kluczowa rzecz jest taka, że bez wiary w boskość Ducha Świętego nie ma możliwości, aby być zbawionym raz na zawsze, bo prawdziwe zbawienie jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkie twoje grzechy i jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli zrozumiesz, że ta doskonała ofiara była złożona za ciebie, bo ty nie jesteś święty, a Bóg jest święty i teraz ty jako ten, który nie może być z Bogiem, poszedłbyś na wieki do piekła. Ale Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. I ta doskonała ofiara na krzyżu Golgoty wystarczy do tego, żeby raz na zawsze doskonale zbawić tych, którzy są Bogu posłuszni w tym, żeby uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Wtedy Bóg narodzi cię na nowo z wody i z ducha. Woda, Słowo Boże, Duch Święty, to jest ten, o którym dzisiaj mówimy. Duch Święty, który jest Bogiem. I Duch Święty spowoduje, że to zbawienie jest raz na zawsze nieutracalne, bo to Bóg jedynie może być gwarantem zbawienia. I tak jak czytaliśmy w Efezjan, że człowiek zbawiony jest zapieczętowany przez Ducha Świętego. I tylko boskość Ducha Świętego gwarantuje to, że zbawienie jest nieutracalne raz na zawsze. Nie można stracić zbawienia, bo Duch Święty jest Bogiem. Jeżeli ktoś twierdzi, że zbawienie można stracić, to dlatego, że nie wierzy w boskość Ducha Świętego, tylko ją pusto deklaruje, a tak naprawdę nie jest co do tego przekonany, a kłamliwie udaje, że wierzy w boskość Ducha Świętego. I to jest bardzo poważna sprawa. Atakowanie doktryny zbawienia z łaski jest zawsze wyznacznikiem tego, że jest się wyznawcą demonów, a nie Boga. Wierzy się w obcych bogów, a nie w jedynego prawdziwego Boga objawionego przez Słowo Boże, przez Pismo Święte, przez Biblię. Dlatego zachęcam każdego, żeby z uwagą i z modlitwą czytał Biblię, Słowo Boże i trzymał się tego, czego Bóg uczy w Słowie Bożym. Bóg jest doskonały i w doskonały sposób objawia w Słowie Bożym to, co jest kluczowe dla twojego zbawienia. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Pod filmem można pisać pytania, komentarze, które później przerodzą się w filmiki, jeśli będę miał wiedzę i umiejętności, żeby na te pytania odpowiedzieć. Jeśli nie, to będą czekać tak długo, aż kiedyś Bóg mnie oświeci i będę umiał. Albo nie. Nie na każde pytanie muszę umieć odpowiedzieć. Jestem zwykłym człowiekiem, zwykłym czytelnikiem Biblii, który się razem z wami uczy. Słowo Boże jest jednoznacznie jedyną drogą do tego, żeby rozumieć, co Bóg chce nam objawić. Natomiast widzimy jak zwierciadle, jak takim po pierwsze w widocznym obrazie, który jest odbiciem lustrzanym, czyli nie jest tak jak widzimy naturalnie, tylko odwrotnie. Już to powoduje trudności interpretacyjne. Jeżeli sobie pozwolimy na swoje ludzkie myśli, to wtedy jest bardzo trudno zinterpretować. Po drugie, jakość tego zwierciadła zależy od tego, w jaki sposób poddamy się Słowu Bożemu, na ile je znamy. Im lepiej znasz, tym ten obraz jest dokładniejszy. Dlatego w łasce Bożej musimy postępować, modlić się, czytając Słowo Boże, prosząc Boga o to, żeby nas prowadził i żebyśmy to rozumieli. Żaden człowiek nie jest w stanie ci pomóc w rozumieniu Słowa Bożego. Tylko i wyłącznie Duch Święty, o którym dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii Jana, że On wprowadzi we wszelką prawdę. Ufaj tylko i wyłącznie Bogu, a nie ludziom. Jeśli masz pytania, pisz. Możesz też wysłać SMS-a.
na numer 791-214-963 albo 739-089-088 lub wysłać do mnie tradycyjną pocztą pytanie lub prośbę o Nowy Testament na adres Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie dziękuję za uwagę. Niech Wam Bóg błogosławi.